Dzisiaj, 31 sierpnia, Wiktor Jarmociuk jest w firmie Giantel u Henka Walnim de Prut. Właśnie dzisiaj przyjechał po gołębie, które zabierze do Polski dla kolegów hodowców właśnie z Polski. Tutaj w tej chwili widzimy, gołębie są przepakowywane z kosza do kosza i za chwilę pojadą z Wiktorem Jarmociukiem do Polski. Także w tej chwili gołębie są pakowane. They are from different ages, eh? Witek, powiedz, gdzie, czy to już wszystkie gołębie są zarezerwowane, czy masz dla jakichś wybranych kolegów? Niektóre tak, no trzeba wspomóc hodowców, tak, nie na Podlasiu, tak? Rozumiem. Czyli tam mówisz w pierwszeństwie, tak? Trafią? Dokładnie, dokładnie. No to miło, że myślisz o swoich rodakach. No zawsze koszula wyższa ciału, tak? Jak twoim zdaniem, w jakiej są kondycji? Są w dobrej kondycji, normalnie hodowane, no odrobinę inaczej niż u nas. Co masz na myśli? Rozwiń temat. Rozwiń temat, po prostu gołębie nie są przekarmione. Mhm. Kondycji są dobre, widać, zdrowe. Tutaj w pomieszczeniu może nie jest tak dosyć ciemno, ale potem jeszcze, czy jakieś zdjęcia im zrobisz, będąc już tak, w Polsce? Tak, 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 będą w Polsce, no trzeba będzie zrobić zdjęcia, po prostu, żeby ludzie mieli spojrzenie, tak? Czyli pewnie rodowody, wszystko, każdy będzie mógł zobaczyć, co, po jakiej linii są. Tutaj widzimy też na półkach Giantelu. Cała oferta dostępna, można ją też zobaczyć na stronie giantel.nl. Informacje o gołębiach będą też na polskiej stronie firmy Giantel zamieszczone, tak? Tak, tak, oczywiście cały. Przypomnij cały może adres. www.giantel.pl. O, no to zainteresowane osoby będą mogły tam sprawdzić, zadzwonić. O, ten jest tutaj właśnie, słyszymy, najmłodszy. Z gołębi. Z czempionów, które jadą do naszego kraju. I tak jak kolega Wiktor wspomniał, wszystkie gołębie, czy będzie informacji udzielał i na giantel.pl, można zobaczyć numer telefonu i na pewno też zdjęcia z tego dnia.